Cześć wszystkim, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Legacy Challenge. Grzegorz robi naleśniki. Wstał i robi naleśniki z rana. Mamy piękne, oszronione łokna. Ponieważ nadal jest zima. Ja, tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, przedłużyłam nam porę roku i w ogóle teraz nam się tak pozmieniało, że przed nami kolejne święta. Niestety. Zobaczcie, przeskoczyło nam święto i Sylwester znowu na następny tydzień. Ale to nic, ja po prostu to usunę i tyle. Nie będzie. A dzisiaj mamy w ogóle urodziny Adriana i narodzi nam się kolejne dziecko, więc fajnie. Już się zastanawiam, jak przebudować dom, żeby był jeszcze jeden pokoik dla niego. Ale to zobaczymy z czasem, bo pomyślałam, że zrobię to jednak na koniec odcinka, jak już będziemy mieli więcej pieniędzy, bo pewnie coś jeszcze dzisiaj zarobimy i w ogóle będzie fajnie. Tak, bo Lenka chyba w końcu dostanie awans. Mam nadzieję. Więc wpadną pieniążki i będzie można więcej zrobić, bo myślałam, żeby dobudować jakieś piętro. Ale zobaczymy. Ale piękną zimę, Boże. Ładnie to wygląda, no. Co trzeba przyznać? Trzeba przyznać, że to ładnie wygląda. Lenka nam się w nocy zesikała w majciochy. Ale nikt o tym nie wie, bo wszyscy spali. Okej. Okay. Nikt o tym nie wie, bo wszyscy spali. Spytaj o... No dobra. Skoro zamierzasz rozmawiać z misiem, a to by się nie udało nic spełnić. Znaczy, trochę spełnił, ale mało spełnił. I nie mam na niego jeszcze pomysłu w ogóle na Adriana. W sumie on miał być takim towarzyskim simem. Ty chcesz uprać ubrania? A ty możesz prać ubrania? No nie wierzę. No to idź zrób pranie. Patrzcie wy go. A ty masz się wolne. To w sumie fajnie się składa. Czwórkowy uczeń? Nie, w sumie spoko. Czemu zawsze muszą mieć szóstki, nie? Patrzcie wy go, no. Dzieciak, jeszcze 16 simsiorów mu wpadło. Simalonów. Upierz ubrania. A nasze pranie jeszcze wisi... Nie, już nie wisi, bo... Aha, bo Grzegorz zbierał je w nocy przecież. Faktycznie. Powieść ubranie na sznurku. Na razie to sprzątnij. Co się stało? Zimno. Idź się ogrzej do piecyka. Idź się ogrzej do piecyka. No niestety mamy piecyk, znaczy piecyk, kominek mamy. Boję się kupować ten termostat, bo się boję, że nie wyrobimy z rachunkami. Szczerze wam powiem. I chyba będziemy marznąć przez tą zimę jednak. O, zapomniałam, ile my tu mamy rzeczorów. Pieniądze. Bo to wszystko za święta dostaliśmy. O, i nasz komputer. A kompasy zostawimy. Mój drogi, proszę bardzo. Zrelaksuj się przy muzyce klasycznej. W końcu matka, kurde, twoja jest muzyczką. Jakie ty tu miałeś cechy? Też miałeś chyba jakieś... miłośnik muzyki. O, proszę bardzo. No idealnie się składa, mój drogi. A ty co tutaj? Czytasz książkę, tak? On Grzegorz bezrobotny, on nie ma co robić. No nie ma co robić, bo jest zima i są zamarznięte łowiska. Ty słuchasz aż z tak daleka? I jednocześnie chcesz się bawić gliną, okej. Okay. No dobra. Jest sobota, rób co chcesz, tylko denerwuje mnie, że chodzą w tych kurkach. O, rodzimy! No dobrze, Lenka, rudź sobie, ale weź sobie najpierw zjedz coś. A w sumie masz rację, tutaj leżą naleśniki, to ty ja ci każę jeść jakieś resztki. Najedz się przed porodem, bo potrzebujesz dużo siły. Grzesiu i jego panika. Nie przejmuj się, Grzegorz. Zobacz, ona ma jeszcze czas na jedzenie. Spanikowany ojciec. Już? Ci przeszło? Grzesiu? Lebałwana. Aha, dobrze. Dobrze, dobrze.
Ostatnio Luna prosiła też, żebym udostępniła rodzinkę, więc jeśli nie zapomnę, to ją dzisiaj udostępnię, Luna, specjalnie dla ciebie. Patrzcie. Jak się męczy, biedna. No wiem, boli, boli, skurcze i te sprawy, no ale weź zjedz. Bo jesteś głodna bardzo i skorzystaj potem z toalety. No i możesz urodzić dziecko, no. Mogę urodzić dziecko w szpitalu, jak nie mam... To jedź do tego szpitala. 3 godziny. Zdążysz się najeść. A tobie jak tam? Poprawiło się? Patrzcie, jak ładnie. Kontrolowanie emocji. Weź sobie tą glinę, schowaj. Jak ładnie. A ty masz jutro urodziny dopiero, to koleś jeszcze zdążył się zaprzyjaźnić. Z... Gdzie jest ta twoja koleżanka? Myślałam, że... Z nią się już zaprzyjaźniłeś. Z 3 innymi dziećmi. Dobra, niech on sobie kontroluje te emocje. My schowajmy naleśniczki do lodówki. I patrzcie, że dalej nie zmieniłam koloru tych mebli, ale jak będę remontowała ten dom, to sobie na pewno to zrobię. Widzicie, ręce się nie spieszy. A możesz rozwiesić pranie? Możesz rozwiesić pranie? A nie możesz. Dzieci są za niskie. O, jakie to smutne. Nie mamy suszarki. To nic. Tata rozwiesi pranie. Chyba, że będzie jechał z mamą do szpitala. Będzie ją... O, ja bym chciała, żeby była dziewczynka tym razem. O, jedzie z mamą do szpitala. Urodzi dziecko w szpitalu. No jedźcie, jedźcie. Ale Grzegorz, nie w tę stronę. Grzegorz? Grzegorz, ona poszła tam. Grzegorz? Aha. No, nie mam pytań. I jak tam, poprawiły ci się kontrolowanie emocji? O, jak ładnie, przynajmniej nie masz tego czerwonego. To wy się jeszcze sobie posłuchaj. Co ty masz do roboty? Zasłuchaj się, o. Ale nie wiem, czy zasłuchaj się... Jest córeczka! Jej, Marta. Spoko. O, miałam do 10 losować, ale to nic. Po prostu się zapomniałam. O, i tak, no tak, pojaw się w pokoju swojego młodszego brata, bo on będzie na pewno z tego powodu bardzo zadowolony. Chodź, dziecko drogie. Tutaj na razie cię postawimy koło kominka. Może nie spłoniesz. Będzie ci ciepło. Już ryczy, czekaj, bo ja tutaj chciałam sprawdzić, czy jemu rośnie kontrolowanie emocji. Nie, on musi się zrelaksować przy tym, że mu rosło. To relaksuj się dalej. Matko, podrzucaj. Ty lepiej nie rzucaj dzieckiem, weź ją lepiej nakarm, bo ona znając życie jest głodna. Przytul. Kołysz. A ty jesteś zadowolony. Co ty tam będziesz rozmawiał z jakąś pinną? Chodź tutaj, do domu. Oczywiście u naszej Roxany się nic nie zmieniło. Nie wiem, czy ten mój master controller dobrze działa, czy coś. No... Ale jest mi przykro, chyba będę musiała sama ingerować w jej życie, żeby coś tam zaszło. Tak myślę. Ty już jesteś trochę głodny. Ej, Grzegorz, idź powieść to pranie. Co prawda pada śnieg, ale kto by się tym przejmował? To są Simsy, tutaj można wieszać pranie na dworze zimą. O, ładnie mu to rośnie. Odpowiedzialność, wszystko ma na zielono, więc spoczko. O, potem możesz na przykład nakryć do stołu. Codzienne nakrycie. Niebieskie, bo my tutaj wszystko mamy w takich odcieniach niebieskich. O, a weź sobie potem umyj ręce, umyj zęby, to pewnie jakaś odpowiedzialność ci wskoczy. Co prawda nie idziesz do szkoły, ale odrób sobie lekcje, porób takie właśnie rzeczy. Mogę już zdobyć sprawność? O, dobre uczynki, to zdobądź sobie sprawność. Powiesiłeś pranie? Nie idź tam, bo teraz twój syn tam idzie. A ja zapomniałam, że
Może Anelenka idzie dzisiaj do pracy. No musisz tak daleko iść lepić tego Baumana, skoro już musisz go lepić, to lep go chociaż blisko gdzieś. Weź, napisz melodyjkę reklamową. O, przyszła do nas Roxana. Ale super. Akurat tatuś o tobie myślał. Ona już jest dorosła, ej. Kurde, blaszka, ona już nas do dogania i jeszcze nie ma rodziny. Weź się ogarnij, dziewczyno. Weź jakiś ślub. Ona jest jakaś niedorobiona. Chodź, pokaż jej jeszcze siostrę młodszą swoją. Jej, znaczy się młodszą siostrą. Więcej pokazuj Roxanie. Czy nasz synek jest zadowolony? Wielka przyjaźń. Nie ma tu nic o dziecku. A kiedyś była taka właśnie opcja, że... że małe dzieci zobaczyły swoje młodsze rodzeństwo i... O, obudziłeś ją i płacze. I co ty na to, Roxy? O, podobało się. A idziesz go prosić o radę, no to idź. Idź, idź, idź. Zobaczymy, co na to ojciec. Ojciec się zawiesił z łopatą, moi drodzy. Grzegorz po prostu jest mistrzem, jak zwykle, we wszystkim. Proszę bardzo. Grzegorz mistrz. I to pranie w tle, zacne. O, już ci przeszło? No i co, nie poprosi cię teraz o radę, bo się zwiesiło. O, a Grzesi tutaj ze swoją córeczką, ojoj! No po prostu pięknie. Słodziaśnie wręcz. Słodziaśnie. Możesz ją przytulić? A nie można klikać na dziecko, bo jest nieaktywne. Oczywiście. Of course, of course. No dobra. O, szósty poziom umiejętności wychowawczych. Wow. Niesamowite. Wy tu macie jeszcze dużo chyba dni do starości, co? Dużo macie, 21. No, nie jest tak... nie wiadomo jak dużo, ale sporo dosyć. Lenka, ty już poszłaś do pracy? Idziesz. No to idź, bo ja chcę dzisiaj awans. Chyba, że mi się to znowu zbugowało. Nawet niech mnie to nie denerwuje. Ale nie, bo ostatnio nie doszedł ten pasek do końca, jak to było zbugowane, więc... No dobra. No cóż, no zostaliśmy sami z Grzegorzem. On jak zwykle będzie robił, co mu się podoba. Tak. O, Karol, Roxana, musisz iść. No to pa. Grzegorz jest wolnym duchem. I w tych pięknych, białych spodniach i tych laczkach na tym śniegu. A dziecko samo w domu przy kominku się grzeje. O, Adrian wrócił ze zbiórki. I jak tam było, Adrianie? Pewnie jesteś spięty. Znowu prosisz o radę. Twój ojciec znowu się pewnie zapnie i nic z tego nie będzie. A jednak. Dobra, zobaczymy, o co nas poprosi. Nasz mały harcerz. Ale nauczyciele... Poświęć temu więcej czasu. Trening czyni mistrza. Skup się na innych obszarach tematycznych. O rany. Z jednej strony potrzebne nam rozstrzyganie konfliktów, ale z drugiej strony trening czyni mistrza, to jest prawda, więc nie poddawaj się. Podobno właśnie jest świetna impreza. O córko, zalimij się, zacznij tworzyć rodzinę, a nie imprezować, bo po prostu nie wytrzymie. Chyba sobie tam zajrzę do nich po prostu. Kurde blaszka. O, jest awans! Lenka, brawo! Żartuj z nami, dobrze. Teraz jesteśmy zawodową pianistką. Co z tego, że ja chciałam grać na skrzypcach? Co z tego? Dostaliśmy stary fortepian. O my god, dawaj to. Nie no, teraz... 3600? To ten sprzedajemy. Teraz, moi drodzy, to musimy sobie, kurde blaszka, zrobić pomieszczenie na ten fortepian, bo nie będzie nam się niszczył na dworze. Co to, to nie. A czy nadal masz na wolne niedzielę? O, tak, dobra, dobrze, dobrze. Dobrze, bardzo dobrze.
Zrób imprezowe nakrycie na niebieski. Bo zrobimy imprezę. W sumie jest dopiero 8 rano, ale... Stary, ty się zawiesiłeś. On powinien mieć dzisiaj urodziny, nie? A jednak nie ma. No dobra. No trudno, czekamy. Ja nie będę mu odbierać dzieciństwa, moi drodzy. On sobie dzisiaj jeszcze pójdzie na... na to swoje harcerstwo. No sprawdź sobie. Zobacz. Mogę zdobyć już sprawność? Patrzcie, mogę. To zdobyć zdobądź tą sprawność i zobacz postępy. No to jednak ten tort będzie na jutro. No i tylko Martusia teraz będę miała urodzinki. No trudno. Pasowałoby mi co prawda zrobić dzisiaj urodziny, ale no nie chcę tego cheatować, bo oni i tak mają bardzo mało... Aha. Włącz sobie... nie wiem, letnie rytmy w zimie, idź potańczyć, powąchaj świeże ubrania, okej, okay. Poznaj, dobra, z Martą nie ma co się, że tak powiem, cackać, skończcie tutaj tylko swoje rozmowy i postarzcie ją. Super, że poznali dopiero jej cechę, nie? Marta może się spodziewać prezentu od Simki o imieniu Roxana. Podarek powinien wkrótce trafić do skrzynki pocztowej. LOL. Nie wiem, Marta. Marta będzie rozrabiaką. Utrudnijmy sobie życie. Potańcówka rodzinna. Zawsze spoko. Gdzie tu jest kas? Nie ma. LOL. Zawsze był. A może już nie ma? Nie wiem. No to idź zmień normalnie wygląd. Przebierz Sima, to się klikało? Dziwne, może przez tego kontrolera nie mam tej opcji? O, jak słodko sobie tańczy. Przebardzo tak się prezentuje nasza Marta, kurcza blaszka. Ładna, całkiem. Ale wygląda troszkę jak taki chłopczyk. Ciekawe, do kogo jest podobna. Ma kolor oczu po mamie chyba. O nie, po tacie, bo on ma jaśniejsze, no. I te włosy po nim, włoski to po nim wszyscy odziedziczają, jak widać. Ale Lenka to nam się kurczaki roztyła, powiem szczerze, i no... Chyba ją wyślemy na jakiś jogging. No bo niech zadba o siebie troszkę. Ojej, coś tu się zepsuło. Albo ktoś po prostu nachlapał. Sama sobie w ogóle... Siedzi i robi swoje. Pium, zniszczymy się do jej poziomu. Ale słodka. I tak pod choinetką. O. I co, dacie radę? Nie będzie wam przeszkadzała ta choinka? Super, Simsy 4 dają radę. Adrian wrócił ze zbiórki. Pokaż się. A nie jesteś jakoś mocno smutny z tego powodu, że coś tam nie wyszło. Więc dla mnie spoko. I tak jutro już będziesz nastolatkiem. Grzegorz, opamiętaj się przy dziecku. Wracamy tutaj w ogóle po małym cięciu, bo sobie wzięłam... troszkę pogrzebałam w tym modzie kontrolerze. I troszkę pozmieniałam ustawienia i mam nadzieję, że teraz po prostu troszkę więcej ten mod będzie działał w grze, bo miałam tam parę rzeczy po prostu niepołączanych i może dlatego, wiecie, nic się nie działo u Roxany i Janusza. No, przetestujemy to, czy teraz się coś zacznie zmieniać, więc będę oczekiwać w napięciu, ale i tak pewnie w tym odcinku jeszcze nic nie zobaczymy. Bo to też musi pewnie kilka dni potrwać, zanim oni coś tam zadziałają, więc zobaczymy, czy to się w końcu uda. Tymczasem mamy kolejny dzień, zrobimy jeszcze dzisiaj urodziny Adriana i będziemy kończyć ten odcinek. Lenka w nocy, całą noc biegała. Za wiele nie schudła, ale to zawsze coś. Musimy troszkę o nią zadbać, wiadomo. Ale ojciec powiedzieć pranie może. Jak zwykle na śniegu. Mamy srogą zimę.
A nasze dziecko ładnie przespało całą noc i możemy jej wyjąć coś do jedzenia. A nasze dziecko sobie tutaj szamie. A jak sobie szamnie, to poprosi o pomoc przy nocniczku. Już jest lepiej niż było na pewno. O, dostaliśmy prezenty i rachunki. Nie chcę nigdzie iść z Roxaną, ale mogę proszę bardzo opłacić rachunki i wziąć pocztę. No, powoli nam wzrastają te rachunki, robi się nieciekawie, ale okej. A dziecko nam będzie krążyć, niech sobie krąży, troszkę wbije sobie chodzenie, a tej już zimno, kurde, blaszka. Więc się potem ogrzej. O, Adrian wrócił z jakimś... Jak to zmienił grupę wiekową, a ja tort miałam mu zrobić? No dobra. Oj, Adrian, co by ci tu wybrać? Nic mnie tu do niego nie pasuje, więc chyba zrobimy, nie wiem, duszę towarzystwa z niego. Nie pamiętam za bardzo, jakie tam były cechy, ale niech se ma tą duszę towarzystwa i w takim razie niech będzie... Jest taka cecha jak przyjacielski, czy coś w tym stylu? O, towarzystki, o. I git majonez. Pokaż się, Adrian. No, całkiem fajny z ciebie chłopak, ale no, przy kości. Żarło się jak się było młodym, co? Żarło się. Pokaż się, mój drugi. Adrian, ty tutaj wejdź do środka też. O Boże. O, tylko remont mnie czeka, nic więcej, a tak mało hajsów. Tak mało hajsów. O, przyszła twoja koleżanka. Psia psiułka, z którą ja tutaj... Ale to było niezłe. Stop, bo chcę zobaczyć jej twarz, bo tak... O, ciekawa dosyć. Przyszła nam wyrzucić śmieci, to miło z jej strony. No, nie chciałam zapomnieć o twoich urodzinach, to ty za szybko wyskoczyłeś. Zaczekaj. Gdzie ona idzie? Przyjazne. Zapytaj o zawód. Co, głowa cię boli? Narzekaj jej na problemy. W końcu jest swoją przyjaciółką, to niech cię wysłucha. A co? Poznaj ją jeszcze, ale ty chyba już ją w ogóle znasz. A nie, jednej cechy nie znasz. To możesz tutaj ją troszkę podręczyć. Jakiś hermetyczny dowcip. Ona już idzie do domu. No dobra. No to też wracaj do domu, Adrian. I będziemy kończyć ten odcinek. Lenka, czy ty nie masz się do pracy? A ty już idziesz, nie pij kawy, bo już idziesz do pracy. Chodź sobie, stary, zrelaksuj się przy muzyce. Tak, moi drodzy, a ja będę kończyć ten odcinek. Sporo się dzisiaj wydarzyło, były urodzinki. Adrian nam dorósł, jest już nastolatkiem. Marta nam się urodziła i w ogóle już stała moim dzieckiem. Ten czas zaczyna pędzić jak szalony i się robi, kurde, coraz więcej roboty tutaj. Mam nadzieję, że będzie fajnie, coraz fajniej. No i cóż, ja wam będę dziękowała za uwagę. Mam nadzieję, że wam się odcineczek podobał. Jak macie jakieś rady czy coś, to chętnie poczytam w komentarzach. I pamiętam, że miałam adoptować dziecko, nie dziecko, pcu. Zwierzaczka. Miałam sobie wziąć zwierzaczka i to na pewno zrobię. Może w przyszłym odcinku, bo najpierw może powiększę nam domek, żeby to, ten pies czy ten kot miało gdzie w ogóle chodzić. No. Także tak. To byłoby na dzisiaj tyle. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i pa pa!